ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, gdy ramię zacznie przemierzać się w kierunku zasobnika. Miejmy nadzieję, że tym razem nic nie uderzy. No i niestety, po uniesieniu ramienia, gdy ramię się troszeczkę przechyliło, środek ciężkości próbówki sprawił, że zwyczajnie ona się wyrwała tym szczypcem i znowu spadła na ziemię. Więc zaczynamy od początku. No i znowu, tym razem, udało się pochwycić próbówkę, ale po jej uniesieniu przechyla się i wypada z zasobnika. Tutaj sukces to prawdopodobnie przy tej konstrukcji chwytaka będzie wyjątkowo dużym zbiegiem okoliczności i dużą porcją szczęścia, bo widać, że rzeczywiście chwytak może i nadaje się do innych konkurencji, ale w tym konkretnym raczej ciężko mu się odnaleźć. Czas niestety powoli będzie dobiegał końca, tylko że konkurencja jest ograniczona czasowo do 20 minut. Miejmy nadzieję, że uda się uzyskać chociaż jakieś pojedyncze punkty z połowicznie wykonanego zadania. Jest na to jeszcze kilka chwil. একটা ক্যাশ অ্যাট লিস্ট ইয়ার উপর রাখতে পারলেও কাজে তো może być teraz ten chwyt, który da chociaż pojedyncze punkty w konkurencji, bo udało się bardzo szczęśliwie złapać próbówkę w ten sposób, że szczypce zacisnęły się tuż pod tym najgrubszym elementem próbówki, więc to jest chyba wymarzony sposób na chwycenie próbówki przy pomocy takiej konstrukcji chwytaka. No, pozostaje tylko jeszcze kwestia przetransportowania podniesionej próbówki do zasobnika, a to też się kończyło różnie do tej pory. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w tym przypadku. Na razie ramię jest stosunkowo nisko, obracając się jest duża szansa, że zahaczy o jakiś element, ale nie uprzedzajmy faktów, popatrzmy, może się uda jeszcze ten ramię nieco wyżej podnieść. Każde uniesienie jednak ramienia sprawia, że grawitacja pochyla coraz mocniej próbówkę, a ten chwyt staje się trochę bardziej niepewny. Widzimy, że teraz próbka się trochę przechyliła i bardzo mamy gwałtowny, szybki ruch ramienia na drugą stronę. Udało się przejechać nad kołem. Zahaczyła próbówka o litkę, która chyba służy do wyciągnięcia całego zasobnika z próbówkami z konstrukcji łazika. Trzeba teraz ją bardzo ostrożnie obrócić, bo jeden fałszywy ruch i próbówka wypadnie. Odczepiła się od liny, to dobrze. Trzeba ją tylko teraz odpowiednio przekręcić, tak, aby wcelować w nią w jeden z otworów zasobnika i dostarczyć ją tym sposobem na miejsce. Każdy jeden ruch wywołuje jednak drgania, które mogą sprawić, że próbówka wypadnie, ale trzymajmy kciuki, bo są one na jak najlepszej drodze do tego, żeby to się udało i zebrali w zespół z Bangladeszu zebrał swoje pierwsze punkty tej konkurencji. Nadgarstkiem tego ramienia.
zachwycający. A to jest dosyć problematyczne, bo próbówka jest za bardzo wychylona na zewnątrz całego robota. Nie trafia do ani jednego zasobnika. Musiałaby powędrować końcówka próbówki zdecydowanie bliżej konstrukcji samego robota. Póki co sięga dalej na zewnątrz, no to jest jednak problematyczne. Zobaczymy, czy zespół sobie poradzi. Widać, że ten element zmienia się w jedną stronę, ale powinien zmienić się bardziej w drugą stronę, żeby udało się to wsadzić. Z każdą jedną kolejną chwilą z jakiegoś powodu robot sięga próbówką coraz dalej od konstrukcji zasobnika, jakby testując jego możliwości, ale w tym momencie chcemy sięgnąć jednak zdecydowanie bliżej niż dalej konstrukcji, jak to robi sam robot. Odchyliło próbówkę dalej od robota i opuściło, jakby zupełnie drugą stronę, nie tą, którą znajduje się zasadnie. Widać, że mamy tutaj spore problemy z kontrolą manipulatora. Być może to tylko testowanie jego możliwości i jakiś stan, który tylko początkowo wygląda niezbyt obiecująco. A za chwilę może wszyscy będziemy, mam nadzieję, pozytywnie zaskoczeni wynikiem tych manewrów. Szczypce otworzyły się, albo próbówka się po prostu wyślizgnęła, uderzyła w zasobnik, ale następnie spadła na powierzchnię gruntu. Więc wiele starań, niestety po nic. Robot będzie musiał się teraz znowu cofnąć i podjąć być może jeszcze jedną, ostatnią próbę zebrania tej próbówki, bo czas nieubłaganie płynie na wykonanie zadania. Jest tylko 20 minut. Robot jest od pierwszej próby.